Jesteśmy nie pierwszy raz. Ja z wami pierwszy raz rozmawiam, ale wiem, że wy nie jesteście pierwszy raz na ekranie naszego projektu. Rozumiem. Czy mogę zadać pytanie, czy czujecie jakąkolwiek różnicę w swoim miejscu tutaj, w tej pracy, pomiędzy tamtym czasem, a tym tutaj, teraz? Tak, bardzo dużą różnicę. Na początku to Feldenkrais był po prostu kolejną metodą, którą można pracować z ciałem, którą można poznać i zastosować. A im dłużej jesteśmy, poznajemy metodę, tym bardziej ona nie pasuje do schematu. To wcześniej był jakiś schemat? Wcześniej metody mamy schemat. Jaki? Czy był widoczny? Możecie go określić? To znaczy, masz technikę jakąś, powiedzmy, nie wiem, Knila na przykład, program Knila, prawda? Program aktywności. Masz po kolei, co masz robić. Tak. Tak? Na przykład tam jest w programie stukamy się po kolanach, powiedzmy, tak? Stukamy się po policzkach. Tutaj tej techniki jak gdyby nie ma w Feldenkraisie. Rozumiem. Takiej sekwencji. Takich sekwencji, co po kolei mamy robić. Tu idziesz płynnie. Jak się odnajdujecie w tym braku tego schematu wtedy i dziś? Na początku było trudno. I teraz jest, chociaż już jest troszkę łatwiej, ale na początku to było zaburzenie całego po prostu myślenia. Przez 10 lat pracujesz ze schematami tak naprawdę. A no właśnie. I nagle wchodzi Feldenkrais, wchodzi Ewa z Feldenkraisem i nie ma schematów. I nagle te wszystkie schematy zostają zburzone. Jak się odnajdujecie w pracy bezschematycznej? Co jest najłatwiejsze, co jest najtrudniejsze? Łapiemy się na tym, że szukamy tych schematów, że to jednak jest, że trzeba tak. Takie myślenie wchodzi, że no tak, tutaj trzeba by tak popracować, a nie inaczej. Ale każdy jest inny i tak naprawdę nie wiemy, o czym druga osoba myśli, co czuje i co przeżyła 5 minut temu czy 10 lat temu. A to zostaje, to się zapisuje w ciele, w mózgu. I to jest. I my podchodzimy do człowieka jak chciałabym powiedzieć czystej kartki, tak, bo nie wiemy. Ale nie jest czysta. Ale nie jest czysta, tak? Więc nie możemy zastosować tych stałych jakichś schematów, bo tam jest bardzo dużo zapisane i my tylko możemy odczytać to? Odczytać, ale tak naprawdę sobie dać tej osobie jakby odebrać to, odczytać swoją księgę. Własną. Własną, zobaczyć, gdzie ma problemy, gdzie jakieś napięcia, co się dzieje. To jest na polu nieświadome po prostu. I to jest ten moment, kiedy schemat przestaje się przydawać? Dokładnie. Czy to się da wyczuć w jakiś konkretny sposób, na przykładzie pracy z kimś z waszych ulubieńców, których mieliśmy przyjemność poznać i pokażemy ich zresztą w związku z waszym wywiadem? Tak, na przykład bardzo nie ma schematów tak naprawdę ani u Jędrka, ani u Arka na przykład. Paweł, z którym też pracowałam, też nie ma. Ponieważ on co chwila albo mu pozwoli, powiedzmy, kładzie się na łóżku, tak? I w pewnym momencie, oglądając go, patrząc się, w którym momencie mogę zacząć i nie wiem, czy mogę zacząć od ręki, powiedzmy, pozwala mi, ale za 2-3 minuty on już się przekręca na plecy. Czy przekręca się na bok. No już właśnie. Mi nie pozwala dalej ciągnąć, pamiętam ręki. Ten moment właśnie, no. Tak, i w danym momencie ja już jak gdyby nawet, tak jakby było w tych zasadach, technikach, prawda, w starszych, nie wiem, czy w taktylnej, czy w jakimś innym, tak. By było, że musisz dokończyć.
daną rzecz. Tak. Natomiast... Nawet jeśli klient czy pacjent nie wyraża woli współpracy. Tak, to po prostu przychodzisz po prostu. Że na przykład danego ruchu, tak? To też tak, tam zawsze jest określone. Mniej więcej 6-7 razy jest na przykład powtórzeń, tak? Mhm. Danej sekwencji. Natomiast tutaj nie ma czegoś takiego. Łatwo było temu zaufać? Może spytam inaczej, czy łatwo wam było temu zaufać w takiej sytuacji, że czasami możesz tylko jeden ruch czegoś wykonać, a nie 20? A może innym było trudniej w to zaufać, na przykład, nie wiem, rodzicom, czy współpracownikom, czy samym pacjentom? To znaczy, mi samym było ciężko zaufać, bo tam na początku ja uważam, że ta metoda wcale nie będzie działała i nie działa, nie? Mhm. No nie wyglądała na taką. No nie masz się czego wstydzić. Takie miałam wrażenie, tak? No, nie ma techniki podanej, do której byśmy przyzwyczajeni. No tak. Nie ma jak gdyby konkretnego powiedzenia o tej, o metodzie. Zero bezpieczeństwa. Zero bezpieczeństwa, tak? Mhm. Wszystko to, co znaliśmy, to runęło tak naprawdę. No tak. Mhm. I trudno było temu zaufać. Trudno było zaufać tej metodzie, trudno było zaufać tej pracy, że ona będzie działała, że coś zmieni. Mhm. No i jak tutaj wpuścić osoby w tą jak gdyby metodę w momencie, kiedy sami nie wierzymy w to, że ona będzie działała, tak? A jesteśmy za nich odpowiedzialni. To co się stało tak naprawdę, żeby znalazłyście w sobie tyle siły i przekonania, żeby chcieć przekonać innych do stosowania czegoś, co wywoływało u was odruch paniki na początku? Chyba przyjazdy tutaj, na te warsztaty. Mhm. I po kolei jak gdyby odejdywanie takich delikatnych ruchów. Co na początku, ja wiem, że to się nie nazywa techniką, tutaj w Badenkacie. No ale umownie ją nazwijmy, tak. Ale po prostu dawało mi po prostu czasami te ruchy, które są powtarzalne, wykonywane, które jest w przód, tył czy rotacje, tak. Dawały mi taką namiastkę techniki. Rozumiem. Ale po prostu było tak, że okej, mamy tą namiastkę techniki, więc trochę możemy spróbować, tak? Na początku próbowałam na własnej rodzinie, nie próbowałam na swoich podopiecznych. Tak, rodzina zawsze idzie na pierwszy ogień. Tak? I dopiero później zaobserwowałam zmiany u nich, zaobserwowałam zmiany u siebie, pracując tą metodą, również i ćwicząc tutaj na macie, i ćwicząc na macie w domu sama, zaczęłam zmieniać ja siebie. No i później po prostu powoli, po kolei. Najpierw był Jędrek, później był Arek. No i teraz akurat od września mam chłopaków z autyzmem. Czyli szczególnie duże wyzwanie, jeśli chodzi o komunikację. No tam praktycznie żadna z osób, z którą pracuję, nie komunikuje się w sposób werbalny. Tak? Mamy inne komunikaty sobie wypracowaliśmy. Tak. I... Zauważyłem. Jest komunikacja między wami. A u ciebie jak to wyglądało? Skąd się pojawiła pewność, że to jest to? Albo przynajmniej przekonanie, że warto? Ja zaczęłam od siebie. Ja miałam problemy sama ze zdrowiem i wiele lat szukałam różnych technik, żeby sobie pomóc z biodrem, ponieważ miałam wysuniętą kość biodrową z panewki i robiłam wszystko, żeby uniknąć skalpeli, tak? Bo to mi na początku oferowali. No tak. To często bardzo szybko się dostaje w ofercie. Tak, od razu po uszkodzeniu. Możemy wyciąć. Tak. I po pierwszym warsztacie, który zrobiła Ewa, gdzie jeszcze inne zmiany w moim ciele były, bo byłam tak niecały rok po porodzie, więc no, mój organizm jeszcze nie doszedł do siebie, do takiego normalnego ustawienia i kości i tak dalej. Bardzo mocno odczułam, tak głęboko odczułam w ciele, jak to działa, jak te niby takie niepozorne ruchy, ćwiczenia i to, co się działo. Niewidoczne ruchy nawet. Niewidoczne, tak? Gdzie no,
przecież prawie cały czas się leży. Ja miałam zakwasy. I poczułam tą moją nogę i bardzo duże zmiany. I zobaczyłam, że no w końcu to jest to, co jest w stanie ruszyć moje kości, a nie jakieś szarpanie, które do niczego nie prowadzi. Czyli to był sposób na odnalezienie bezpieczeństwa w tym? Tak, tak. Ja poczułam, że to jest bezpieczny ruch, który... Zwykła rehabilitacja pracuje na mięśniach, tak? Mamy dostęp tylko do tych dużych widocznych mięśni grup. Widocznych i to jest takie widowiskowe, ale prowadzi do napięć i do niczego więcej tak naprawdę. Ja to tak czułam. A tutaj Feldenkrais właśnie poczułam sens pracy na kościach. W jakim stopniu to była niespodzianka zupełna pod tytułem wow, kto by się spodziewał? A w jakim procencie, nie wiem, mogło to być wrażenie pod tytułem o to mi chodziło? Na to czekałam. U mnie to właśnie o to mi chodziło. Tak, okay. Sama mogłam kontrolować to, co się ze mną dzieje, czułam. Dostałam dostęp do głębokich mięśni i odczułam ich pracę, więc a różne techniki próbowały na mnie eksperymentów i nie dawało to tak. Przez jeden dzień miałam lepsze efekty pracy. Tutaj chodziło mi głównie o nogę niż przez jakąś tam sesję. A u Ciebie jak to wyglądało? Czy to było bardziej zaskoczenie, czy bardziej odnalezienie sytuacji? No każdy uczy się inaczej, dlatego pytam. Na początku, jak Andrzej zaczął pracę ze mną i zaczął się zmieniać, to było trochę wow. Bo nie spodziewałam się w ogóle, że cokolwiek ruszy. Byłam sceptycznie nastawiona do Feldenkraisa. Ja nie bez powodu rozmawiam z wami razem, dlatego że macie dwa różne sposoby działania i mimo to współpracujecie. To jest naprawdę jeden z większych fenomenów na świecie. Tak, no. Zupełniamy. Na początku to był mocny sceptycyzm, bo ja nie widziałam tego, tak? Człowiek, który jest przyzwyczajony do jakiejś formy rehabilitacji, terapii, nagle ma zapoczątkować i zrobić inną terapię komuś, prawda? Tą metodę Feldenkraisa. Z racji czego, prawda? Z racji czego, bo ktoś przyjechał, tak? I mówi, że działa. Zrobił nam szkolenie, mówi, że działa. No dobrze, jak trzeba, to się mówi, to trzeba, tak? I zaczęłam naprawdę mocno sceptycznie, a już tak naprawdę po 2 miesiącach Andrzej przestał ode mnie jeść. Więc to były pierwsze efekty, które coś się dzieje, tak? Bo na początku normalnie ode mnie jadł, było wszystko w porządku i nagle przestaje. Oczywiście komunikuje się tak, jak woła do mnie. Ponieważ używa jednego słowa mama, tak. Natomiast później już wyćwiczyliśmy, że jak chce mnie zawołać, to mówi do mnie ma. Jedna syloba, jasne, to tak. Ja. Dobra. Wystarczy. Także rozróżnia właśnie nawet to już, że jeśli mówię, ja do ciebie się nie odzywam, póki nie powiesz ma. Rozumiem. No i tam on próbuje mama swoje. Więc dopiero w momencie, kiedy on powie ma, dopiero jest komunikacja między nami. Mamy tutaj jeszcze jeden temat. Komunikacja właśnie. W jaki sposób i czy praca z metodą wpłynęła na waszą komunikację z waszymi podopiecznymi? Ja na przykład teraz od września, tak jak już mówiłam, autystyków, tak? Chłopców z autyzmem. Na ten moment, to jest tak naprawdę od września gdzieś zaczęliśmy, teraz mamy marzec. Luty, prawie luty. Marzec, tak. Luty. To on bierze moją rękę, jak ćwiczymy na stole. Paweł na przykład bierze moją rękę, podkłada powiedzmy, nie wiem, ja ćwiczę jego rękę, natomiast on bierze moją i podkłada mnie na przykład na klatę, że chcę tutaj żebra.
tak? Później mi daje rękę na uszy, że tutaj, żebym poćwiczyła u niego głowę. Więc on sygnalizuje mi po prostu i mówi, co chce. Jeśli się zaczyna denerwować, mamy taki sygnał, że daj mi jakiś znak, żebym się odsunęła, więc on mnie po prostu odsuwa ręką. Koniec, po prostu nie ma terapii więcej. Czyli on zaczął rozumieć, że jest brany pod uwagę w jego własnej terapii. Tak, ja po prostu nigdy nie robię z nim na siłę, ponieważ to nie ma sensu, tak? Że mamy wykonać ileś tam powtórzeń. No bo mam dopiero teraz, od września, więc już się nauczyłam, jak można trochę tak inaczej pracować z Feldenkraisem. Mhm. A dlatego nic na siłę, tak? Jeśli ktoś nam pokazuje, że już nie chce, na dzień dzisiejszy wystarczy, to znaczy wystarczy. Mm. A u ciebie jak? Bardzo podobnie, ponieważ właśnie metoda daje według mnie takie poczucie bezpieczeństwa właśnie w tym, że czuję siebie, ale przez to, że ja nie narzucam, co będziemy robić, nie ma tego schematu, że teraz trzeba tak, ilość powtórzeń konkretna, trzeba tak w tą stronę pójść, teraz to i tak dalej. Jest ta wolność i osoby, z którymi ja pracuję, pokazują to również. I na przykład no, Magda dużo z nią pracuje, ona też no, albo wstanie, albo jakiś taki ruch. Jak mnie widzi, to nawet podchodzi czasami. U niej no, są jest dużo takich problemów bólowych związanych też z jelitami i ona akurat nie zakomunikuje, ale widzimy, że coś jest nie tak, że cierpi, płacze i tak dalej. I podchodzę do niej i ona już wie, że będzie w porządku, że nie trzeba się bać i czasami mi się nastawi jedną stroną na przykład, tak, gdzieś mi jakoś się tak odkręci. W pewnym momencie po prostu wstanie i koniec, bo tam już nie daje rady na przykład wytrzymać. Czyli jej stan jest brany pod uwagę? Stan brany pod uwagę. Komunikuje mi w ten sposób swoim zachowaniem, ale no to Magda, która nie powie, nie zwerbalizuje tego. Dominika na przykład bardzo jej to odpowiada, bo ona komunikuje werbalnie, więc powie, tu mnie boli, tam mnie boli. Pani Aniu, tutaj na przykład boli, o jak mnie boli, tutaj coś to jest no tak. Intensywne komunikowanie, bardzo, tak? Wie, że może też. Wie, że może i będzie to wzięte pod uwagę. Sama zmienia swoją pozycję ciała, tak? Wie, że musi w jakiejś tam niedogodnej, powiedzmy, pozycji dla niej leżeć, musi wyleżeć na plecach, tak? Mhm. Nie. Tu już wystarczy. Teraz na przykład czuję, że po prostu trzeba zmienić tą pozycję i jest to dobre, akceptowane. Nie musi wytrwać. To jest chyba najważniejsze w tej metodzie, że nie musi być tego schematu, że niezależnie od tego, czy pasuje mi, czy nie pasuje. Nie trzeba tego wytrzymywać. Tak. No właśnie ja zmieniłem pozycję, czułem, że pozwolisz mi na to. Dziękuję bardzo, poczułem się rozluźniony. Jeżeli możemy podsumować to stresujące dla Was wydarzenie, to chciałbym jeszcze zapytać krótko, czym to dla Was jest? Jeśli można w ogóle powiedzieć to w jednym zdaniu albo dwóch. Czym jest praca z metodą dla Was? Praca z tą metodą daje wiele satysfakcji. Jest też jest to metoda, która zmienia ludzi. Zmienia osoby, które pracują tą metodą, jak i również zmienia osoby, które przychodzą do nas na tą terapię. Jednocześnie w tym samym procesie. W tym samym procesie, ponieważ my się zmieniamy. Pracując z daną osobą, my też mamy tak jak gdyby pracę nad sobą, tak? Cały czas. Także to nie jest tak, że my tego jedynie pracujemy same ze sobą w momencie, kiedy położymy się na przykład na macie i słuchamy lekcji, czy robimy lekcje. Nie, my w momencie również pracy z inną osobą zmieniamy. Mhm.
Siebie. A u ciebie jak jeszcze? Może być to samo. Jest to tak naprawdę trudne pytanie. Bo... Może zostać bez odpowiedzi. Nic się nie stanie. Czym to jest? Jest fajną przygodą. Poznawaniem siebie. Odkrywaniem siebie. To się bardzo pięknie skomponowało. Jedna i druga wypowiedź zresztą pod tym kątem. Obserwując Was przy pracy wtedy, kiedy byliśmy i filmowaliśmy Waszych podopiecznych, to co będzie można zobaczyć, odniosłem dokładnie takie samo wrażenie. Zarówno praca, jak i wypowiedzi uzupełniają się dość mocno harmonijnie z dwóch różnych części. Jestem wdzięczny za to, że miałeś się wystarczającą ilość desperacji i odwagi, żeby siąść naprzeciwko mnie i dokończyć ten reportaż. Dziękuję bardzo.